mi się, że ta zima też nie jest wyjątkowa i w latach 80. i 90. mieliśmy różnego rodzaju zimy. W jednych było bardziej śnieżnie, w innych mniej śnieżnie. To wszystko się powtarza i nie sądzę, żebyśmy mogli mówić o jakimś straszliwym dramacie. Tym bardziej, że tak jak mówię, są na pewno korzyści. Miasta nie wydają pieniędzy na odśnieżanie, ludzie wydają mniej pieniędzy na opłaty za ogrzewanie. Są jakieś plusy. Myślę, że powinniśmy się tych plusów doszukiwać, wszystkim nam będzie wtedy milej. A na narty zawsze jest gdzie pojechać.